To nic się... Raczej mnie I na dzwonkami. zawapalto ci kurwa płuca odpadną. A o Właśnie. walizkach to nie znam. Ciężkowa, to czemu się nie dopatrzeć? Wiecie, co wam powiem? Nie To będzie mogę mój dojść. pierwszy raz. O, nie, mogę. Jej, i z nami w takim licznym gronie. Kurde, jestem sam. Nie cip, słyszę cip, dzwonków. Cip, 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 cip. On jest mordercą z piłą. Jest mordercą z piłą, bo już go widziałem. Co robi morderca z piłą? Jak się spędzi spiłuje. Jak się spędzi z piłą, naładuje ją na maksa, to tym ciosem z piły zada ci obrażenia takie, że będziesz od razu leżała na ziemi, nie? A jak zablokujesz mu drogę deskami, to... Zablokujesz mu drogę deskami, to nic ci nie pomoże, bo przebije się przez deski od tak, jak przez masło. Mi fajnie. Mhm. Wygląda trochę gorzej, jak masz piłę łańcuchową w odbyciu. Dobry. Dobrze, świetnie. Kto to wysadził? Aha, Teon. No tak, mów jeszcze, gdzie jestem. Teo, masz taki dźwięk, zanim silnik pokaże ci to kółeczko, taki pyk. Wiesz, jak ten trwają rozmowy, to ja niewiele słyszę, nie? To taka jest... A może rzeczywiście trzy mapy, bo tej nie kojarzę? W sensie... Nie kojarzę, że była podobna do tej, co graliśmy poprzednio, więc... Ale może mi pojebało. O kurde! Co ty za głosy za moimi? Ty mnie nie macaj! Oj, no chodź troszeczkę. Nie, może Krobluś, nie. W sumie popieram Teo. Krobl! Patrz, wjechał ci w odbyt z piły mechanicznej. Mam ostre branie. Zabij zabójcę. Salem, spoko. Brrrra. Okej. Okay. Wiesz co, nie spodziewałem się tego po tobie. No, a myślałam, że się rozmyśliłeś. Nie. Jest zgrabne ciałko zostawić? Mrrr. To czołgaj się, czołgaj się, czołgaj się, czołgaj się. Dajesz, czołgaj się. Czołgam się! Co się bawi? Nie, tam nie było. Ociu, a wiesz... No wiem. Fajna ta piła. Nie. Przestań się czołgać. Jakoś niekoniecznie chciałabym oglądać swoją piłę, wiesz? Kolejny raz muszę się zgodzić z młotką. Boże, jaki ty jesteś dzisiaj ugodowy. Czekaj, bo cię teraz macam. Poczekaj, się nadstawię. Jesteś wyleczona, dobra. Dziękuję. Mago, chodź, cię pomacam. Dzięki. No chodź, Mago. Nope. Mago, chodź, pomacamy ty go, prawda? A gdzie Magok jest? To ja go też chodź, pomacam. Chodź, będziemy go pomacać, no chodź. Ale ja nie mam czym go macać. O. Uważaj, tam biegnie, po skosie. O, jest i Magok, chodźcie, pomacam. Magok, no chodź. Nie mam pytań. No chodź, daj się pomacać. No chodź, daj się pomacać. No chodź tu. I to po krzakach jeszcze. Nie uciekam nawet przed... Nie utrudniaj! Nie. Magok, nie opieraj się, nie utrudniaj! Rozmów! Już to dla twojego dobra, nikt nie musi o tym wiedzieć. Z naszym adoptowanym dzieckiem, naprawdę. Tak mi ci przypomnieć, że to mleko jest adoptowane. No tak, jesteś rodzony. Co jeszcze gorzej? Shaxi.
Ja cię proszę. Na mnie z piłą? Na mnie? Powinno być i ty, Brutusie, przeciwko mnie. Ja do ciebie sercem, a ty do mnie z piłą żelazną? Serce jak dzwon? Biegam jak żyd z walizką. Od mieszkania do mieszkania. Nic nie robię, tylko cały czas ganiam Magoga, żeby go obmacać. O, ktoś się naprawia silnik, czy to Magog? Nie, to no, dobra, mostka też może być, chodź. Nie. Nie mam nawet jak, musiałbym cię najpierw zdzielić. Chodźmy się stąd, proponuję. Naplułam sobie przez ciebie na mikrofon. Młotka wraca, jego tu nie ma. Jest. Naprawiłeś Lansi? Zostawił mnie, poszedł sobie. Okej, bo pewnie pobiegł za mną. Jakie skupienie w ogóle. Masakra. Zaraz to naprawię, czekaj. Właśnie poznaję tą mapę na nowo. Znajduję różne miejsca, których jeszcze nie widziałam. Badasz nowe okolice, nowe zakamarki? Lepiej późno niż wcale. Szczury, proszę się nie tłuc. Dobra, tutaj jest gdzieś ten. Poszedł Robert. Do przodu, do was. No. Ach, to napięcie. Wiem, że podłoga się otworzyła w razie W. A nie, nawet lepiej niż podłoga. Hop, hop. Jak wam idzie? Panowie? Odgonił mnie od przejścia. Biegnę do drugiego. Słyszę go. Ja też. Dałam mu jeszcze na koniec latarką po oczach. Chodź, młotka, chodź. Uciekłam z tobą. Jak uciekłaś ze mną? Uciekłam z tobą. Aha, to ja dopiero teraz uciekłam, ale spoko. No bo wiesz, on mnie zaczął gonić, ja się maksymalnie wycofałam i latarką po oczach. No a u mnie wyglądało, jakbyś się w kącie zbagowała. Ty, rzeczywiście, u ciebie biegnę w kącie, a u mnie uciekłam. Bo na moim ekranie razem biegniemy. Okej, okay, to znaczy teraz w ogóle jeszcze Magog do nas dołączył Lansi. Czekajcie. Widzę go. Nie w tą stronę, Krobluś. W drugą. W drugą. No chodź. Dobra, ja mogę czat nadrobić. Drawiej, nie drawiej. Wiesz, dobrze, z piłą, to bym leżał. A, Ilansi wziął mnie na 1000 punktów, no. Co wziął? Wziął mnie na 1000 punktów. Tam, że będę miała troszkę więcej niż ty. W końcu sama naprawiłam dwa silniki. Ale jest na całym TA. No. I Magoga.
Magoga. Dorwałeś w końcu? Magog, dałeś się w końcu złapać? Troszkę go macnąłem na zakręcie, ale... Na zakręcie go trochę macnąłem. To zaraz, Magog, Mutka. Bo Mutka miała była zaraz po mnie. Ja nie jestem pewna, czy ja będę dobrym mordercą, no ale niech będzie. A procenty masz? Kill your friends mam wybrać, tak? Tak. Dobrze. I kogo... Mago... Tak, nie, i pani mama w tle. Teraz zbugowała, prawda? Robisz? Krobluś? Co? Gra ci się zbugowała, czy normalnie mogłeś dojść? Zdecydowanie. No, czyli musisz zresetować. Magogu, znowu się spotykamy. Ale zbadać się nie dam. Blay Fox, nie zapomniałam o poczcie. Byłam, tak jak mówiłam, byłam dzisiaj zapytać, ale niestety no, informacje są przecudowne, więc będę drążyć temat dalej. Że to muszę sprawdzić od ciebie pewną informację, którą mi wysłałaś. A no, a propos. A nie ma mleka. Co? A mleko gdzie? Mleko nie ma Grytej. No, co to za horror bez niego? Mama się śmieje, że co to za horror bez mleka. Mociu, możesz jeszcze raz? No nie wiem. No... A, to czekaj, bo ja tu mam następną zakładkę. Dziękuję. Unlock, tak, rozumiem. Muszę sprawdzić, bo tych wiadomości jest dosyć sporo, więc możliwe, że przeczytałam, po prostu nie ogarniam, nie? Ready. Ready, steady, go. A czekajcie, bo miałam się przebrać. To późno. Tak. Mairo? Kiedyś były pod kolor auta, teraz są pod kolor ścian. Ale tam postaram się. Salem trzeci dopiero. Młotka Teo? Tak? Słucham? Powiedz mi, co znaczy Investimungsland Angekommen. Co? Investimungsland Angekommen. No. Czyli, że dotarło do kraju docelowego. Jest w kraju. To aż tutaj patrzysz, jak naprawia silnik, a... No. Nie, wiesz to, sorry. Ewidentnie sorry. Minęłaś się w ogóle z Młotką, nie? Że ja? Gdzieś mi tu poszeleściło, ale nie tak. Widzę jej. Minęłaś się z nią centralnie, o centymetry. O Jezus, to słyszałam muzykę i aż się przestraszyłam, nie? Ja słyszałam Teo, jak mi tu łaziła. Nie słyszałaś! Jaki jesteś zabójcą tak w ogóle? Młotka, ty nie słyszałaś, jestem twoją schizofrenią. Ustaliłyśmy to. Nie powiem. A już widzę. Okej, okay, Mahiro w takim razie. Nie mam, nie tu! Cię obiedno. Nie mam, nie. Zdaje ci się.
Aj, mi przywaliła tymi drzwiami, no. Trafiłam? No, bo tu trzeba... Chyba jednak nie. Moją pułapkę. Uwalnij się, uwalnij się. Ta. O Jezu, tu już leży. Migul, 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 telo. To, dajesz, migul, migul, migul. Klawiatura mi tego nie wytrzyma w końcu. O, nie stękaj, tylko migul, migul, migul. I jak to było, mam się nie wyrywać, jak wiszę na haku? Nie. Bo ci czas będzie szybciej leciał. Musisz, młocia, nie? Musisz, nie podarujesz muszę. Się. Ale to i tak kiepsko trafiłam, wiesz, więc... Co to znaczy kiepsko trafiłam? Z pułapką pod nogi. Aha. Ej, czemu mi to ta popra. Pułapka się nie położyła? Musisz trzymać. O, no, no dawaj ja instrukcję wiem, jeszcze, no. Ale kurde... Trzymałam i się nie położyła. Dobra, jest. Ta. Jezu. No, czemu się nie próbujesz wyrwać? Bo nie tam. A, no, ale teraz chciałam. Się zakapiłam się. Ale... Ja u siebie nie patrzę. Słucham? Ja u siebie nie patrzę, bo mam zapóźnienie, i tak ciebie słyszę. Masz podwójną relację. Musisz patrzeć tu. Tutaj przez chwilę coś wybuchło, no i kurde, przegapiłam. Czemu się nie próbujesz wyjść? Pewnie ma go. Tak, ja go tu słyszę, cholera, jasna, że w trawie siedzi, ale go nie widzę. Magok w trawie puszczy. Magok, gdzie jesteś? Nie chowaj się. No i no, staram się pamiętać. Będziesz taką ładną szyneczką, chodź do mnie. Kobluś, wytrzymaj się, puszczy. Gdzie są moje świnki? Oj, chyba kiepsko mi idzie, naprawdę. Wyszłaś z prawej, ewidentnie. Krablo, chodź tu, chodź tu. No i tylko tę uśmiercę. Dacie radę. Dadzą, dadą. Jaka czajana wszyscy w ogóle. No tak już przy drzwiach na mnie czają. Syneczki, nie zostawiajcie mnie samej. Co mówisz? Nie. Tak nie można przecież. Krowl, uciekaj. No gdzie wy jesteście? Ani przy jednym, ani przy drugim przejściu. O, ominęliście moją pułapeczkę pewnie. Ja ją zniszczyłem po prostu. A, dobrze. Mówię, za długo grałem, żeby widzieć jak to. No to wychodźcie. Nie. No idźcie już. Nie. 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 Proszę! Nie. Ktoś tu próbował za skałą się skitrać. Lanci, naprawdę musiałeś tam pójść. Pierdziele, nie idzę nigdzie. Będziemy sobie tak kliknąć. A mogę cię o coś poprosić? Ale mnie plecy swędzą. Mogę cię o coś zabrócić? Poprosić? Obróć się. Obróć się. Jesteś bardzo blisko obróć i się kitrasz. Obróć się. Tutaj. A jeszcze ci sprzedałam luta w plecy.
No, to było piękne. Coś ty wypadł za ten? No właśnie, u mnie też. Mhm. Jak on wypadł za ten? Wypadłeś za mapę. To teraz Magog zabija. Tak. Jak ja się tam niby, wiesz, Magog zabija, a potem robimy przerwę. Faktycznie wypadłem za mapę. Młotka musi zdecydować grę, nie? O, Jezus, czemu? Bo cię nie wczytam, będziesz miał cały czas przeczytywanie. Nie wiem, od czego się to bierze, ale właśnie jak się jest mordercą, to wywala grę. Zobaczymy, może mi się upiecze. Może Magog będzie zabijał, to on mi nie odpuści. Zresztą jestem z wami w lobby, tak? Nie, młotce też nie, zresztą. Kurczę, na moim ekranie jestem z wami w lobby, ale okej. Okay. Magu, możesz mi jeszcze raz? A. To Lasz mnie znowu nie strollował. A, bo to Teo nie ma. Już jestem. Kogo nie ma? Młotki. Teraz są wszystkie. Nie było. Ja mam dwa razy Lansiego. No to dlaczego mówimy, że młotki nie było? Ona się dopiero teraz załadowała, no. Nie. Tak. No dopiero teraz się pojawiła jako czarno. Czarna formarykanka. Okej. Taksi, ty już możesz zacząć. Mam twój adres, więc wiesz. Brr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 r
Myśli i myśli i ciekawe, co dalej wymyśli. W sumie mógłbym użyć perka, żeby nam zapewnić miejsce na tym, na mapie. No mogłeś. O, jesteśmy we trójkę, świetnie. Kto tu jest? Motka. Motka, chodź. Nienawidzę go, nienawidzę cię, wiesz o tym. Motka, chodź ze mną, czarnuszku. Nie, bo mnie zabiłeś poprzednio. Zabiłeś, trollowałeś, mi nadukuczałeś, nie działam z tobą. Motka, no chodź ze mną. Nie. No Motka, chodź nie. Tu. Ktoś z was... Chodź nie. Tu. No chodź nie. Tu. No nie, chodź. To przyjdzie mago, który mnie zostawisz w tyle. Nie zostawię cię, chodź jeszcze tu. Jeszcze mu wystawisz mnie, nie. Mówi ci, chodź tu na chwilę, już raz ci pokażę. Już raz sprzedałeś. No mówi ci, chodź tu, pokażę ci coś fajnego, no chodź. Nie. No chodź. Nie chcę oglądać kotków w piwnicy. No chodź, chcę ci skrzynkę pokazać, no. Idź stąd. Jesteś głupio, powiedziałeś, że się spotkam w piwnicy. Idź stąd. Tutaj, słuchaj, tutaj gdzie jesteś, tutaj za samochodem jest skrzynka, otwórz ją sobie. No i właśnie powiedziałeś, Magogowi, gdzie jesteśmy, brawo. Myślę, że skapał się potem, jak powiedziałeś, że jesteśmy przy piwnicy. A jesteśmy przy piwnicy? Tak, piwnica jest na dole, schodami w dół. Ja nie, Magog, nie. Magog jest tu za nami. Uwaga! Biegnie. Nie wychodzę. Na tych chudych biegnie! Nie! Magog, nie! Magog, dobrego kopniaka na rozpęd. Serio? Nie, czy bać się Magog, czy nie? Ja myślę, jestem niewinna. To jest groźniejsza. Mówił, że są kotki w piwnicy. Magog jest przy stodole. Ale nie. Boże, jak moja postać stęka. Gdzie ty się chowasz, Teo? Się nie chowam się.
Bądź ci mógł poleczyć, bo mam apteczkę, mogę ci też pomacać. To jest bardzo dobry pomysł, żeby powiedzieć na głos, gdzie się te chowam. Właśnie o tym sam pomyślałam. Wcale nie robisz tego specjalnie. Ja pierdzielę. Czemu widzisz? A, młotka. Mówisz i masz, tak powiem. Ja tam słyszę, ale to... Ty musisz nam przeszkadzać, jak my się tu tego, za ty musisz. A róbcie, co chcecie. No chodź tu, pomóż naprawiać silnik. Nie w dupie was mam. Jesteś czarna, będziesz miała plus 20 do prędkości naprawiania. No chodź. Nie, ja focha, no. Zawsze gnijcie i zastępajcie. O Jezus Maria. Nie! Nie bawię się tak. Krobl zepsuł silnik i uciekł. Najlepiej. Lansi, czemu ty krwawisz? Co się Lansi stało? Lansi... Jest skupienie poziomu, nie odzywaj się do mnie. Po ptokach już nie krwawię. Sam co się ze mną dzieje, że ja po prostu i tych silników nie ogarniam, i uciekania nie ogarniam. Tak, za pierwszym razem szło mi dobrze. Tylko, że byłam pijana. Za pierwszym razem byłaś pod wpływem i zabiłaś wszystkich. Stajdziemy co inny. Słyszę tego dziada, no. Spoko, ja też. A ja nie. Łomot silnika mi zagłusza. Ja się z nim poganiam. Polowanie na szyneczkę? No właśnie tak już czuję, że mnie Magog goni. Magog jest cichym mordercą. Się słowem nie odezwie, a każdemu po piętach depcze. Nie jest taki cichy, właśnie go widziałem. Jest przy bramie. Tej, koło której właśnie przebiegła? Prawdopodobnie. O, Krobluś, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Obmacam cię, jak mu uciekniesz, więc uciekaj. Jaka motywacja. Obmacam cię, jak mu uciekniesz. Ej, każdego tu już chyba obmało już. To jest twojego macanka. Słucham? Okej. Okay. Krobl, nie! Ale nawet nie krzyknął, pomóżcie mi czy coś, prawda? Bo on tu jest, więc lepiej nie. Nie wiemy, czy jest... Stoi tam cały czas? Wyszedł. Nie, bo wokół niego jest pole nierówne. Zaburzone. Nadal tu jest. Ha! A idź, schować. Tak, stoi tu. Tak, Teo, chcesz mi pomóc? Momencik, dasz mi chwilę? Tak. No.
No chodź, Mago, chodź. No chodź. No chodź. No chodź. Nie zostawiłem. A, no niestety nie. Mam ratować, nie? Ja też. Ocieraj drzwi w takim razie. Uciekniemy. Na luzie. Będziemy jedną ofiarę tam. Agok? Jak znajdę wyjście. Masz go za plecami. Ty widzę. Teodor szedł uciec? Nie wiem. Słyszę te dzwonki paskudne. Pewnie się nie ruszał. Pewnie stoi dalej przy bramie, tylko jest niewidzialny, więc uważajcie, jak będziecie chcieli uciekać. Przy której bramie? Dokładnie przy tej, którą uciekłem. Jest tylko jedna brama otwarta, on przy niej stoi, to jest niewidzialne. Będziesz widział takie zakrzywione jakby pole. Znaczy, że on tam stoi. Kurczę, widzę go. Nie czołgaj się, biegnij na szybcie. Nie czołgam się, to nie ja się czołgam. Chciałam sobie bramę otworzyć, a to dupa. Nie puści cię. Biegnij, Teo! Patrz na przeciwko bramy otwartej, nie? Na przeciwko otwartej bramy. To jest smutne. Czemu nie mogę przeczołgać się pod spodem? To jest dopiero smutne. Wiesz co, zrób, daj się doczołgać do bramy, a później ją podnieś. To będzie taki fajny haczkur. Dlaczego ty na mnie warczysz, Magok? Jezus, jeszcze jak tam tą głowę przechyla, tak masakra. Jak się doczołgasz, to co, wstaniesz i zaczniesz biec? To jest trochę bez sensu. Nie, zobaczymy. Albo i nie. Nie przepuści cię, nie bój się. Tak, złapałbym cię centralnie zamiast zaraz przy linii muru, tak wiesz. Jeszcze przynieś ją tam do przodu i ją pozwoli wyjść. Ale się bawię miejskim. Wiesz co, Magok, połóż ją tuż za drzwiami. Nie wieszaj na haku, tylko połóż na podłodze tuż za drzwiami. Czemu nie uciekałaś? No jak nie? Dostaniesz flery. No dostanę! Mogę się uciekać, jak od razu się zerwałaś. Powtórka z rozrywki. Mam wrażenie, że już to widziałem, jak kochałem trochę. Zanieś ją pod bramę, tak wiesz, centralnie z nią stanie tam, gdzie jest przejście. A później cofnij się do tyłu. Wziął mnie, zrzucił. Patrz jeszcze tak przy bramie. Wiggle, i biegnij. Nie wiem, czy wiesz, mam w ogóle, jak kogoś kładziesz, czy jak się wyrwie, to wiggle się nie resetuje. Cały czas na takim samym poziomie. To ja nie wiedziałam nawet, że tak się da. Tak się robi, no. Dlatego jak dobra. Można, cię puszcza, to już własna ta... Łobuzy przerwa, bo to masakra po prostu.